Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA 18 na moim kanale. I jak też pewnie wiecie, bo oglądacie mnie od dłuższego czasu, chociaż pewnie są też nowi widzowie, więc wam będę musiał wytłumaczyć. Staram się bardziej bawić się FIFA, bardziej podchodzić do niej na luzie. Wiadomo, że tworzę też czasem serie, które polegają na tym, żeby jednak tego skilla trochę używać. Chociaż wiadomo, skilla nie kupisz. No ale tak jak wiecie, staram się bawić tą grą, robić ją czasem w sposób humorystyczny, żeby ktoś mógł sobie wrócić i fajnie po prostu spędzić czas po szkole, czy też po pracy, po ciężkim dniu, po prostu pośmiać się troszkę, pobawić dobrze oglądając takie odcinki. I postanowiłem, że wrócę do serii, która naprawdę bardzo fajnie się przyjmowała dawniej. Zobaczymy, co ciekawego uda mi się wymyślić w FIFA 18. I stwierdziłem, że wrócę do serii, którą była po prostu FIFA Challenge, czyli co tydzień będzie się pojawiał jeden odcinek, gdzie będę robił różne wyzwania, czy to w draftach, czy to w meczach online, czy to w innych spotkaniach, nawet offline. Zobaczycie, jak to wszystko będzie wyglądało, jakie pojawią się challenge. Pojawią się na pewno też, które były wcześniej, w poprzednich FIFAch, bo to czasem warto raz do roku sobie zrobić taki odcinek. Także mam nadzieję, że się cieszycie. Jeśli tak, zostawcie po prostu łapkę w górę. Jeśli jest ktoś nowy na kanale, ktoś, kto chce być na bieżąco i będzie dostawał powiadomienia, kiedy będą moje nowe odcinki właśnie z tej serii, kliknijcie proszę pod spodem subskrybuj. Lecimy po 700 tysięcy subów, także mam nadzieję, że to się uda. A w dzisiejszym odcinku zaczynamy od draftu automatycznego, także boję się, co ciekawego uda mi się wylosować. No ale powiem wam, że tęskniłem za tym, tęskniłem za tą zabawą właśnie FIFA. Jak wiecie, nie było mnie cały listopad praktycznie, więc w grudniu lecimy z nowymi seriami, z nowymi starymi seriami, ale pojawi się też nowa seria, także bądźcie czujni na kanale. I co my tu mamy? Najpierw mogę sobie wybrać formację, później wybiorę sobie kapitana. I zróbmy to może tak, 4-1-2-1-2. Mogę wybrać formację i teraz zastanówmy się, bo to będzie mój kapitan. Wybieram kapitana i resztę daję już jako draft automatyczny. Zaraz zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Neymar, który powędruje na ławkę. I z tych zawodników, których ja dostanę, teraz będę sobie musiał zrobić cały mój draft i oczywiście zagrać jak najlepiej. Także uzupełnij skład automatycznie. 3-2-1 i... A jak nie nacisnę, to co? Lecimy. Zobaczmy, co ciekawego dostaniemy. Kto tutaj będzie? Czy będzie ktoś dobry? Jest Lacazette Inform! Jest Cavani Inform! Cristiano Ronaldo! Jak wysypało! Okej, dajcie mi teraz chwilę. Ja sobie muszę to wszystko poukładać. No i widzimy się za chwilkę. To był jeden z najszybszych draftów, jakie ułożyłem w sumie. Wszystko gotowe, więc tak prezentuje się cały mój skład. Zrobiłem 74 zgrania, ocena 84. Wielu zawodników z Premier League miałem, więc postanowiłem to wykorzystać. Jest tutaj Miralas i Son, jak widzicie, na nie swoich pozycjach, ale dzięki temu, że ich tutaj dałem, to Lacazette ma pełne zgranie, Jesus również, na SPO zagra Ramsey, tutaj bez zgrania Samaris niestety. Mamy Bainesa na lewej stronie obrony, na prawej Radu, także trochę się boję tych boków obrony i ogólnie mojej obrony, bo jak widzicie, nie ma tutaj zgrania. Bramkarz ma 7 zgrania. Oczywiście mam bramkarza takiego jak Rui Patricio, ale on tego zgrania dawałby mi mniej, więc postanowiłem postawić na kogoś srebrnego. No zobaczymy, czy to wszystko będzie naprawdę jakoś układało się w meczu, bo to będzie ciężkie spotkanie, ale lubię takie wyzwania, lubię takie odcinki, więc mam nadzieję, że wam też to się spodobało, także lecimy z pierwszym meczem, mam nadzieję, że nie ostatnim, ale Lacazette! No once to watch Lacazette! Do tego Inform, Cavani, Ronaldo, Neymar. Niesamowite jest to, że udało mi się ich trafić w drafcie automatycznym. Tymczasem zobaczmy na skład mojego przeciwnika, jak to wszystko się prezentuje. 4-1-2-1-2, drugi wariant, formacja, jest Messi, jest Gonzalo Higuain. Oj, fajnie mu to wyszło, 79 zgrania, przynajmniej zgranie mamy podobne. Ale zawodników? Czy ma lepszych? W sumie nie wiem, bo ja też mam dobrych zawodników na ławce. Ale to ładnie zrobili, aj, szkoda, że nie było pierwszej bramki. Naprawdę fajna akcja. Co za poprzeczka w wykonaniu Ramseya, taki strzał z dystansu, tak sobie myślę, no dobra, spróbuję uderzyć, a tu taka petarda poszła i mogło być 1-0, naprawdę już dwie dobre okazje, ale patrzcie, kontratak po tej poprzeczce, oj, wstawaj. I tu mogło być sam na sam, mogłem stracić bramkę właśnie strzelając chwilę wcześniej w poprzeczkę. Bonucci, druga poprzeczka, no co tutaj się dzieje, nie... Tak jest, udało się, Son! No w końcu, 1-0, 45 minuta, bramka do szatni, no strzelałem, nic nie wpadało, a w końcu się udało, Son! Tak jak powiedziałem, brameczka tuż do szatni strzelona, jeszcze jakaś przerwa.
Pora na zmiany, więc zrobimy to w ten sposób. Teraz będzie to Neymar, Ronaldo i Insigne, czyli trzech nowych moich zawodników, którzy właśnie wchodzą na murawę w drugiej części tego spotkania. 68 minuta, nadal 1-0, także jest dobrze, aczkolwiek mało się działo na początku tej drugiej części spotkania. Oj, 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 to powinna być bramka. Leo Messi pomylił się z tak bardzo bliska. O to chodzi Neymar. No i naciskałem i nic, za późno, przekombinowane to było. Chciałem przełożyć sobie piłkę obok bramkarza i dopiero wtedy uderzyć. Po co ja tak to robiłem? Neymar, aj, z voleja teraz jeszcze chciałem. Tym razem może Cristiano Ronaldo się nie pomyli. Ronaldo! No w Lidze Mistrzów to by trafił. Nie, 87 minuta, czy to się kiedyś zmieni? Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja po ostatnim patchu to po 80 minucie tracę ciągle bramki. Ale to może być kontratak, to może być piękny kontratak. Tylko czy uda mi się to strzelić? Cristiano Ronaldo w polu karnym. Ronaldo w takich sytuacjach się nie myli. 2-1, 101 minuta spotkania i znów prowadzę w tym meczu, w końcu. To może być już akcja, która podsumuje wszystko. Laka. Jakim ja jestem dzisiaj impotentem strzeleckim, to jest po prostu parodia. No nie mogę trafić sam na sam w ogóle. No nie, i jeszcze w taki sposób się przepycha Neymar i strzela na 2-2. Ale to zlamiłem teraz. Miałem 100% sytuację, gdzie powinienem strzelić. I patrzcie, jak chwilę później to się zemściło. Swoją drogą w ogóle Neymar tam ładnie się przepchnął. Nie, tylko nie to. Wy sobie chyba jaja ze mnie robicie. 3-2, Mane, ale moja obrona się teraz rozjechała. I wiecie, co jest najlepsze? Że ja właśnie nie chciałem wybiegać nikim, a oni się tak rozjechali. 3-2, Mane, jeszcze chwilę. No kilka minut temu prowadziłem 2-1 i teraz przegrywam 3-2. Obrona, o którą tak się obawiałem właśnie, teraz dała znać o sobie. A wszystko zaczęło się od mojej niestrzelonej sytuacji 100%. I mamy koniec, koniec tego spotkania. Przegrywam w pierwszej rundzie, tak naprawdę na własne życzenie. Prowadziłem w tym meczu na początku w regulaminowym czasie gry. W końcówce zostało to wyrównane. Później prowadziłem w dogrywce i straciłem dwie bramki, po czym przegrałem spotkanie. I tak mam ostatnio cały czas. No mam nadzieję, że u was przynajmniej to wygląda lepiej, bo... Ach, aż szkoda gadać. Ile oddał mój przeciwnik strzałów? 6, a 5? No podobne to spotkanie, tyle samo strzałów. Ogólnie oddaliśmy strzałów celnych. Przepraszam, on miał 6, a miałem 5. Także jeden strzał celny więcej. Ja chciałbym tylko zobaczyć, co się stało przy tych dwóch bramkach, które ja straciłem. Tutaj przejmuję piłkę, próbuję ją podać w tamtą stronę, widzicie? Próbuję też na górę, ale nic, no nie da się. On po prostu biegnie, później Neymar mu ją odbiera i strzela. I kolejna sytuacja to tutaj podanie do... Tutaj pójdzie podanie prostopadłe, ale dlaczego mój środkowy obrońca jest tutaj już przy Mane na środku boiska tak naprawdę? Zobaczcie, gdyby on był ustawiony w linii normalnie, to podanie by nie przeszło. Co ciekawe, ja tym obrońcom nie wybiegałem, bo wiecie, że to nie robi się takich rzeczy, nie wybiega się środkowymi obrońcami do przodu, bo to później się robią właśnie takie dziury. I on to zrobił to automatycznie sam jakby. No nie wiem, czy to było spowodowane tym, że miałem słabe zgranie w obronie, ale szkoda, naprawdę szkoda tego meczu. No cóż, na koniec zobaczmy, co dostaniemy z tych paczek, ale no tutaj na nic dobrego nie liczę i tak wiadomo, że... No niestety, grając w taki sposób nie można liczyć na dobre karty w paczkach, na dobre paczki w ogóle. Mam nadzieję ogólnie, że ten odcinek wam się podobał. Dajcie znać, co ciekawego chcielibyście zobaczyć za tydzień, jeśli chodzi o challenge związany czy to z draftem, czy to ogólnie z FIFA. Może coś, co wam się podobało dawniej. Pewnie wybiorę sobie najfajniejszy komentarz, który pojawi się w następnym odcinku. I to właśnie taki challenge będzie pokazany. Także mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Przepraszam, że tak zlamiłem w tej dogrywce. No ale cóż, hashtag skilla nie kupisz, jak to mówią, widzimy się kolejnym razem, ja idę sprawdzić sobie tych srebrnych, trzymajcie się, a i kliknijcie subskrybuj, na razie, piona.